Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj recenzja, na którą wielu z Was zapewne czekało, ponieważ często dopytywaliście się, kiedy recenzja słuchawek Marshall Major. Tak więc teraz rozpoczynamy w tej chwili recenzję tych, mogę Wam już powiedzieć, znakomitych słuchawek. Dowiecie się z tej recenzji naprawdę wiele szczegółów i zobaczycie wszelkie mocne i słabe strony tych słuchawek. Będzie też sekcja z wrażeniami dźwiękowymi, obszerna sekcja, tak więc zapraszam Was do oglądania, a cenę tych słuchawek sprawdzicie sobie w opisie filmu. No dobrze, więc przed nami genialne słuchawki Marshall Major. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka prezentują się już świetnie. Pudełeczko też Wam przypomnę, w rozpakowaniu widzieliście takie w całości kartonowe, bardzo fajne, ekologiczne. Naprawdę jak dla mnie wygląda stylowo. Przypomnę Wam też, że poza instrukcją w zestawie jeszcze przejściówka na dużego jacka. Zobaczcie, wszystko profesjonalne, pozłacane, naprawdę świetne. Jeśli chodzi o same słuchawki, no to parametry mają dość standardowe, ponieważ 40 mm przetworniki we wnętrzach, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, czyli też takie standardowe, oraz 32 ohmy oporności. Jeszcze jeśli kogoś interesuje dynamika słuchawek, to jakieś 121 dB i słuchawki, tak jak widzicie, są albo brązowe, albo czarne, albo białe. Takie wersje są dostępne. Waga słuchawek 150 parę gram bez kabla, jest naprawdę lekkie. Widzicie, są przeguby, więc możemy je sobie troszeczkę złożyć. I patrząc po kolei, mamy naprawdę fajny pałąk z ekologicznej skóry. Taki średnio elastyczny, ale wystarczająco, żeby mieć wytrzymałość. Wnętrze to mamy taki zamsz, fajny materiał z podpisem Jima Marshalla. Jeśli ktoś nie wie, kim on jest, to polecam wygooglować sobie, naprawdę postać znana, tym bardziej w świecie muzycznym. No i mamy całkiem fajne obszycia, generalnie do samego pałąka nie mam żadnych zastrzeżeń, wykonany jest według mnie perfekcyjnie. Oczywiście wypełnienie naprawdę miękkie. Po bokach mamy gumowane tworzywo, które również robi bardzo dobre wrażenie. We wnętrzach mamy elementy ze szczotkowanego aluminium, na złoto malowane, jak widzicie, z logo Marshalla. Świetnie to wygląda, po prostu takie detale, ale nadają słuchawkom wręcz legendarnego wyglądu. Potem mamy elementy metalowe, też tutaj wygięty, sztywny drut, który też robi za prowadnicę. Zobaczcie, tak to działa. Można je naprawdę sporo rozszerzyć, zobaczcie. No i same obudowy przetworników są też takiego gumowanego tworzywa, bardzo przyjemnego. Tutaj taka chropowata ekoskóra. I znów logo Marshalla, pięknie wyglądające, zdobiące całość. I taka delikatna obwódka, jedyny w sumie element z błyszczącego plastiku. I tu we wnętrzach na przegubach mamy oznaczenie lewa, prawa. Kabelek wychodzi z lewej słuchawki. No i mamy też tutaj wnętrza. Wnętrza, jak widzicie, to jest taka siatka. Też wygląda to fajnie, oldschoolowo. Tutaj mamy naprawdę fajne, mięciutkie wypełnienie, obszyte ekoskórą, bardzo miękką, bardzo przyjemną w dotyku. Całość wygląda po prostu dość ekskluzywnie. No i patrząc dalej, jeśli chodzi o ten przewód, to podstawowa długość nierozciągniętego to jest 1,20 m. Mamy też mikrofon i przycisk do odbierania połączeń telefonicznych, ewentualnie pauzowania, wznawiania utworów. Następnie rozpoczyna nam się zwijany przewód, który można rozciągnąć, no, dobre ponad pół metra, może nawet metr, jak się postaramy, więc nie ma z tym problemu. Później mamy prosty odcinek zakończony świetnym mini-jackiem ze sprężynką, więc jest to elastyczne. Nie ma żadnej opcji, żeby nam się tutaj w tym miejscu przewód uszkodził, złamał. Naprawdę świetna rzecz. Jak widzicie, solidnie wszystko wykonane, ta cała wtyczka to po prostu majstersztyk. No i oczywiście czteropinówka, czteropinowy mini-jack, obsługujący jednocześnie dźwięk plus mikrofon. Ok, moi drodzy, jako że te słuchawki posiadają mikrofon na kablu, przyda się jakiś chociażby poglądowy test mikrofonu, tak więc w tej chwili dźwięk płynie jeszcze z mikrofonu krawatowego, który mam tutaj na sobie, ale w tej chwili odpalam już nagrywanie na smartfonie. Ok, moi drodzy, nagrywanie jest już włączone, tak więc w tej chwili możecie posłuchać mojego głosu z słuchawek Marshall Major z mikrofonu umieszczonego na kablu. Z tego co widzę, siła sygnału jest naprawdę duża, no i mam nadzieję, że jakość tego dźwięku też jest naprawdę dobra. No dobrze, myślę, że w tej chwili możemy już przejść do dalszej części recenzji, tak więc zostańcie ze mną. Ok, zanim przejdziemy do wrażeń muzycznych, pora na kilka słów o komforcie. Wiecie, że dla mnie komfort w słuchawkach jest naprawdę bardzo ważny, prawie tak ważny jak dźwięk, ponieważ co z tego, jeśli dźwięk jest bardzo dobry, jeśli na przykład słuchawki nie są wygodne. W przypadku Marshalli mogę powiedzieć, że są naprawdę świetnie wykonane, naprawdę wygodne. Jeśli chodzi o górę, to jest świetnie. Gąbeczki tutaj też mamy mięciutkie. No i słuchawki ważą jedynie 150 parę gram, więc są też naprawdę lekkie. Jest tylko jedna drobnostka. Oczywiście jest to kwestia indywidualna. Ja akurat pod tym względem jestem wybredny i wymagający. Nie lubię, jeśli słuchawki powodują dyskomfort, jeśli po kilku godzinach noszenia zaczynamy je odczuwać tutaj od boków, jeśli uciskają. Jeśli je sobie zakładam na pół godziny, to nie ma problemu, jest naprawdę fajnie. Natomiast jeśli posiadam kilka godzin, zaczynam czuć już lekki ucisk z tej strony. Nie jest to wcale jakiś mocny ucisk, natomiast może powodować u bardziej wrażliwych osób jakiś dyskomfort po pewnym czasie noszenia. Ale podkreślam, że generalnie pod względem komfortu te słuchawki są naprawdę fajne. Moi drodzy, wrażenia dźwiękowe. Wiecie, że jako gracz też w słuchawkach, jakie testuję, robię wszystko. Słucham muzyki, oglądam jakieś filmy na YouTube chociażby, też gram w gry. I powiem Wam, że słuchawki Marshall Major w żadnym wypadku nie są słuchawkami dla graczy. Sprawdzają się w tej dziedzinie po prostu słabo. Dźwięk w grach jest mało precyzyjny i pozycjonowanie również tutaj kuleje. Natomiast są to słuchawki muzyczne i w muzyce sprawdzają się świetnie. Czy podłączymy je do komputera, czy do domowego sprzętu hi-fi, czy do smartfona, w każdym przypadku efekt jest naprawdę bardzo dobry. Poradziły sobie nieźle nawet w muzyce klasycznej. Tam górne pasma były całkiem dobre, całkiem ostre, nie było jakichś zniekształceń. Generalnie całość utworów była naprawdę pozytywna, przyzwoita. Muzyka elektroniczna również ok, natomiast świetnie, jak to większość słuchawek z takiego średniego przedziału cenowego z pomiędzy 200 a 300 zł, wypadły świetnie w muzyce rozrywkowej, muzyce pop, muzyce, gdzie jest dużo basów, dużo różnych instrumentów, wokale. Wokale przede wszystkim bardzo wiernie odwzorowane, bardzo wyraźne. Wszystkie ścieżki mocne i szczegółowe, a jeśli chodzi o bas, to naprawdę silny i energetyzujący. Naprawdę fajny, ciepły, przyjemny basik. Nie przesadzony, ale fajnie zarysowujący, zaznaczający swoją obecność. To mi się naprawdę podoba w tych słuchawkach, pomimo że są to słuchawki nauszne, a nie wokółuszne, czyli nie zakrywają nam całych uszu, jedynie spoczywają na nich, a pomimo tego radzą sobie bardzo dobrze. I moi drodzy, za chwilkę będzie jeszcze plansza końcowa z podsumowaniem, natomiast myślę, że Marshall Major zasługują na naprawdę wysoką ocenę. A co na to się składa? Przede wszystkim słuchawki, jak widzieliście na zbliżeniach w recenzji, wykonane są po prostu świetnie, z dbałością o szczegóły, z bardzo dobrej jakości materiałów. Po prostu są to słuchawki, których nie trzeba się wstydzić, a wręcz warto się nimi pochwalić. Samo logo Marshalla jest po prostu sztuką samo w sobie, według mnie. Gusta są różne, ale osobiście ja wyglądem tych słuchawek jestem zachwycony w każdym detalu. Druga rzecz, są naprawdę wygodne. Poza tym, że tak jak powiedziałem, osoby wrażliwe mogą po kilku godzinach użytkowania czuć jakąś presję, nacisk od boków. Słuchawki mają też świetny kabel zwijany z profesjonalnym wtykiem mini jack ze sprężynką, pozłacane, przejściówka w komplecie na dużego jacka. Tak więc też plus za fajny kabel, za mikrofon na kablu. No i ostatnia rzecz najważniejsza, ostatni już plus dla tych słuchawek, za naprawdę świetną, jak za tą cenę, jakość dźwięku. Naprawdę słuchawki kosztujące trochę ponad 200 zł, a grające jak niektóre sprzęty za 400. Gdyby nie ten mały mankamencik z uciskaniem po dłuższym czasie, byłaby maksymalna ocena i rekomendacja kanału, ale i tak jest bardzo dobrze. Wszystkim osobom poszukującym naprawdę dobrych, solidnych i świetnie grających słuchawek w rozsądnej cenie polecam słuchawki Marshall Major. Pamiętajcie, macie także typowo czarne i białe wersje oraz też taki świetny brąz. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Pamiętajcie, że cenę tych słuchawek sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem pozdrawiam Was, cześć.